Cześć! Oglądacie nieregularne dawki miłości do starego kina. W niniejszym odcinku wyruszymy na wyprawę stąd do wieczności. Powojenna rzeczywistość oraz echo zdarzeń, do których dochodziło na frontach II wojny światowej, skłaniały wielu weteranów do poszukiwania nowej drogi w życiu. Drogi, której obranie pomogłoby im w odnalezieniu sensu we własnych działaniach oraz poradzeniu sobie z często tragicznymi doświadczeniami. Niektórzy, tak jak aktor James Stewart, niechętnie wracali do tamtych wydarzeń, a ponadto doszli jeszcze do przekonania, że powrót do przedwojennej działalności pozbawiony byłby poczucia sensu i istotności, jakich dostarczały niedawne jeszcze zmagania ze złem. Na szczęście Stewarta, który podczas wojny otrzymał nie tylko wiele odznaczeń, lecz również dostąpił stopnia pułkownika, udało się przywrócić dla przemysłu filmowego, dzięki czemu otrzymaliśmy w znanej nam formie takie dzieła jak m.in. To wspaniałe życie czy Okno na podwórze. Byli też weterani, którzy wybrali inną ścieżkę prowadzącą do poradzenia sobie z przeszłością. Jednym z nich był James Jones, który swoim wspomnieniom nadał literackie odzienie i przedstawił je światu jako powieść pod tytułem Stąd do wieczności. Książka ukazała się w okresie sprzyjającym nieco bardziej krytycznemu spojrzeniu na armię i funkcjonowanie w jej ramach. Przełożyło się to oczywiście na jej sukces. Sukces, który zwrócił uwagę nie tylko czytelników, lecz również filmowców. Należy jednak przypomnieć, że na początku lat 50. wciąż miała się w najlepsze cenzura przemysłu filmowego. Cenzura bacznie pilnująca, czy twórcy nie zamieścili w swoich dziełach treści stanowiących ryzyko dla praworządności i moralności amerykańskiego społeczeństwa. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi więc, że za sprawą ordynarnego języka oraz poruszaniu wątków związanych z homoseksualizmem w armii, powieść Jonesa, mimo swej olbrzymiej popularności, uważana była za nienadającą się do filmowania. Posiadanie przez Stąd do wieczności takiej, a nie innej łatki umożliwiło w miarę sprawny i tani zakup praw do stworzenia adaptacji. Zaś dwa lata po premierze książki do kin trafił dowód na to, że jednak jej treść dało się przełożyć na język filmu. Kinowa wersja tego dramatu o niespełnionych pragnieniach i jednostkach tłamszonych przez armię oczywiście nie obyła się bez koniecznych w tamtym czasie zmian. Część wątków doczekała się przekształcenia, inne zaś wycięto. Nie wszystkie odejścia od oryginalnej fabuły były podyktowane funkcjonowaniem tzw. kodeksu Hayesa. Niektóre wynikały ze współpracy z Armią Stanów Zjednoczonych. Ta zaś wymagała przede wszystkim tego, by życie w koszarach zostało przedstawione w możliwie jak najlepszym świetle. Było to dość specyficzne żądanie, zważywszy na to, że dotyczyło ono historii poruszającej m.in. wątek fizycznego i psychicznego znęcania się jednych żołnierzy nad innymi. Jeśli los postawi kiedyś przed wami jakieś zadanie niemożliwe, to przypomnijcie sobie, że mając taki materiał wyjściowy, Fred Zinnemann przygotował opowieść, która zadowoliła armię. Ale cóż innego mógł zrobić? Stąd do wieczności nie mogło pochwalić się zbyt dużym budżetem, a przecież skądś trzeba było wziąć statystów. Twórcy nie znajdowali się przecież w równie komfortowej sytuacji finansowej, co osoby odpowiadające za Przeminęło z wiatrem, czy późniejsze Ben-Hur lub Spartacusa. Armia natomiast oferowała darmowych statystów, w tej roli oczywiście żołnierze, a dodatkowo dorzuciła też należące do wojska nagrania z ataku na Pearl Harbor. A skoro o zmianach mowa, to warto przybliżyć dwie z nich. Pierwsza dotknęła postaci Donny Reed. Ta, z kobiety lekkich obyczajów, przeistoczyła się w hostessę klubu nocnego, która z żołnierzami tylko tańczy i rozmawia. Choć nadal trzeba jej zapłacić, żeby to zrobiła. Dama do towarzystwa przecież nie mogła zostać obdarzona miłością przez głównego bohatera, który w dodatku pełnił chwalebną służbę dla ojczyzny. Jak już sami możecie się domyślić, fabuła takiej Pretty Woman wtedy by nie przeszła. Ale wracając do filmu Zinnemana. Druga ważna zmiana dotknęła bohatera, w którego wcielił się Philip Ober. W adaptacji decyzje kapitana Holmesa spotkały się z nieprzyjemnymi dla niego konsekwencjami ze strony przełożonych. Trzeba było pokazać, że armia dba o swoich podopiecznych, a sprawiedliwość spotyka wszelkie niechciane odstępstwa. Ta zmiana wynikała również z wciąż obowiązującego podejścia do zbrodni i kary. Uważano wtedy, że przedstawiane na ekranie przewinięcia nie powinny pozostawać bez przykrych skutków dla ich sprawców.
Napięcie i niepewność, obecne już od pierwszych minut Stąd do wieczności, cechowały nie tylko wydarzenia przedstawione na ekranie, lecz również działania, które doprowadziły do ich powstania. Stąd do wieczności jest jednym z tych filmów, których kulisy same w sobie mogłyby stanowić podstawę do równie wciągającej opowieści. W zaciszu gabinetów twórcy dwoili się i troili, by stworzyć obraz zadowalający i jednocześnie sprostający wymogom armii i kodeksu Hayesa. Na planie zaś, gdy gasły światła, rodziły się romanse i zawiązywały przyjaźnie. Część z nich przetrwała lata, lecz kres pozostałych był gwałtowny i smutny dla wszystkich. Tak właśnie stało się ze znajomością Montgomery'ego Clifta i Franka Sinatry. Obaj aktorzy podążyli też różnymi drogami ze szczytu, na jakim znaleźli się dzięki filmowi Cinemana. Los rzucił Clifta na ścieżkę pełną trudności, której ten nie opuścił aż do końca swoich dni, zaś dla Sinatry sukces Stąd do wieczności oznaczał powrót do pierwszej ligi przemysłu rozrywkowego. Warto tu jeszcze wspomnieć o tym, jak inspirujące okazały się plotki dotyczące zaangażowania Sinatry do tego filmu. Dzięki nim ojciec chrzestny został wzbogacony o pamiętny wątek John'ego Fontaine'a. Prawda jest jednak mniej emocjonująca. Kariera Sinatry stała wtedy w miejscu, zaś rolę Stąd do wieczności muzyk zawdzięczał nie mafii, lecz otrzymał ją dzięki działaniom swojej ówczesnej żony, Avy Gardner. Stąd do wieczności nie byłoby filmem tak udanym, gdyby nie świetne role Donny Reed i Deborah Kerr. Zwłaszcza druga z wymienionych aktorek zasługuje na uznanie i wielka szkoda, że za swój występ nie została ona uhonorowana Oscarem. Statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową otrzymała wtedy Audrey Hepburn. Jednakże jej uroczego występu w Rzymskich wakacjach w żaden sposób nie mogę nazwać lepszym od tego, co na ekranie pokazała Deborah Kerr. Stąd do wieczności mocno kojarzy mi się z innym hitem srebrnego ekranu, który również zdobył 8 nagród Akademii Filmowej. Mowa oczywiście o Przeminęło z wiatrem. Obie produkcje w gruncie rzeczy są bardzo ponurymi opowieściami, które łączy wątek podążania za nieuchwytnym. Natomiast w zbiorowej świadomości obie historie zapisały się jako miłosne dramaty, których najważniejszym elementem jest pocałunek między bohaterami. I nawet miejsca, gdzie można by się spodziewać nieco innego podejścia, także kładą nacisk na ten element. Spójrzcie sami na ten zrzut ekranu ze strony Brytyjskiego Instytutu Filmowego. Rozumiem, że wątki romantyczne są integralną częścią obu filmów, ale z pewnością nie nazwałbym ich najważniejszymi. A uczynienie zarówno ze Stąd do wieczności, jak i z Przeminęło z wiatrem romansów wszechczasów mocno ujmuje tym filmom i deprecjonuje ich pozostałe wątki. Na zakończenie chciałbym poinformować Was o pewnej nowości. Od niedawna nieregularne dawki miłości do starego kina są obecne również na Facebooku. Od czasu do czasu stawiam tam nieco mniejsze dawki w formie pisemnej, więc zainteresowanych zachęcam do zajrzenia tam. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnych dawkach.